run by Malaysian Timber Council and also together with various... Dzień dobry wszystkim Państwu, witamy na dzisiejszym spotkaniu. So present here today is first of all the of course I'm from the Malaysian. Mam przedstawiciela Ministerstwa Zasobów Naturalnych, również przedstawiciela Malezyjskiej Rady Spraw Drewna. I również pana przedstawiciela Malezyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Drzewnego, pana doktora przedstawiciela Malezyjskiego Instytutu Badawczego do Spraw Drewna oraz pani przedstawicielkę Malezyjskiej. Nie trzeba, okej. Alright, anyway, these are the agencies involved, because we were collaborating. Współpracowaliśmy razem, aby właśnie stworzyć taki jeden projekt pod nazwą Ramselek. Celem tej współpracy, tego projektu była produkcja wysokiej jakości kantówki lędowanej. W przeszłości pojawiały się różnego rodzaju skargi, zażalenia, szczególnie na rynku niemieckim odnośnie jakości. Skargi, które się pojawiały, dotyczyły tego, że jakość drewna wysłanego z Malezji i z Azji była niespójna, nierówna, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o gęstość. Dlatego właśnie połączyliśmy siły, żeby móc zaoferować produkt o wysokiej jakości, bardzo spójny. I w projekcie tym, jak już wspomniałem, cztery strony brały udział, które są reprezentowane. I każda ze stron, która brała udział w projekcie, miała swoją bardzo ważną rolę do odegrania. Na przykład Malezyjska Rada do Spraw Przemysłu Drzewnego odpowiada za kontrolę jakości. Z kolei Instytut Badawczy do Spraw Drewna w Malezji jest odpowiedzialny za kwestie techniczne, również za badanie i rozwój. Towarzyszenie Malezyjskiego Przemysłu Drewnego z kolei odpowiedzialne za reprezentowanie wszystkich członków projektu, a Rada Malezyjska do Spraw Drewna odpowiedzialna jest za marketing. Za chwileczkę opowiem troszkę więcej o projekcie Ramselek, ale zanim do tego przejdę, chciałbym opowiedzieć coś więcej o przemyśle drzewnym w Malezji, żeby dać Państwu taki pogląd zarys tego, co będziemy omawiać. No to tutaj chciałbym przedstawić kilka działów, o których trochę powiem, czyli przede wszystkim malezyjski rynek drzewny, potem będziemy mówić o handlu drewnem z Malezji, następnie o leśnictwie w Malezji, również o certyfikatach dotyczących drewna w Malezji i na koniec o światowych targach drzewnych. Jak Państwo wiecie, sektor produkcji drewna jest bardzo ważnym sektorem w naszym kraju. Wkład do całościowego wywozu z Malezji, właśnie tego przemysłu, to 6,6 miliardów dolarów. Jest to 3% całego wywozu z Malezji. Sektor ten odpowiada za mniej więcej 2,3% PKB oraz za 2,5% zatrudnienia w naszym kraju. Chciałbym omówić troszeczkę produkty, które wytwarzamy. Jeśli chodzi o wody, w zeszłym roku wyprodukowaliśmy ponad 15 tysięcy metrów sześciennych. Milion. Niecałe 4 miliony metrów sześciennych tarcicy, niecałe 4 miliony sklejki, no i potem jeszcze mamy metany dotyczące poniru i drewna. Różne rodzaje tworów drewna. Mamy tartaki, mamy produkcję sklejek, produkcję profili, produkcję płyt biurowych, MDR, różnego rodzaju produkty. W 2009 roku została wprowadzona w Malezji krajowa polityka do spraw przemysłu drzewnego i celem tej polityki jest zwiększenie wartości eksportu drewna z Malezji do roku 2020 do wartości 17 miliardów dolarów. Okay, that's a bit something about our timber exports. As you can see, our exports have been increasing from 1980 right until 2008. To trzeba powiedzieć, że naszym przemyśle eksport środków drzewnych rósł stale, a do roku 2008, kiedy to mieliśmy kryzys, wtedy wartość eksportu spadła dość znacznie, potem znowu nieznacznie wzrosła i widzimy te rozmiary za ostatnie lata.
teraz chciałbym pokazać, jak wygląda struktura naszych eksportu, naszych produktów. Największą część stanowią oczywiście meble drewniane, 37%, sklejki 25%, 17%. No i pozostałe rodzaje produktów, już takie mniejsze wartości. Tutaj mamy ten dział, gdzie właśnie będą, gdzie mogą być eksportowane na chwilę obecną. You can see here the various products represented, as I said. As far as the major market for Malaysia, the largest market is Japan, followed by USA, India. Największe rynki docelowe naszego eksportu to Japonia, USA, Indie, kolejne kraje, Polski niestety jeszcze nie ma, ale nie jest jeszcze nie bardzo. Oczywiście do każdego kraju eksportujemy inne produkty, zapotrzebowanie na inne produkty. Przykładowo do Japonii głównie kłody i sklejki, do Indii kłody, a do innych krajów inne produkty. Tutaj mamy taką prezentację naszych działań na rynkach nowych dla nas rozwijających się. Indie, jak widać, są największym takim rynkiem. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Polska jest w pierwszą pozycję. I teraz chciałem pokazać, jak wygląda eksport do Polski. Wartość całościowa to niecałe 20 milionów dolarów. Największą tutaj część stanowią meble, następnie profile, no ta część pracuje się częściej polskie, tak jak przed. Chciałbym teraz coś opowiedzieć o leśnictwie w Malezji. Takim słowem kluczowym w dzisiejszych czasach jest utrzymywane leśnictwo z cudami. Mamy trzy główne regiony w Malezji, przede wszystkim Półwysep Malezyjski, a również dwie duże wyspy Sabah i Sarawak. Najwięcej naszych lasów mieści się właśnie na tej wyspie, jest to 39% wszystkich lasów w Malezji, potem jest wyspa Sarawak, mamy 37% wszystkich lasów, no i wyspa Sabah ma 20%. Sabah i Sarawak to Stany na Borneo. Na jednej wyspie. As far as the total area you can see, we have Malaysia is only 32.98 million hectares of forest, of land area. Chciałem teraz Państwu pokazać strukturę naszego kraju, jeśli chodzi o zalesienie. Powierzchnia zakupiona 33 hektarów, z czego 56% jest pokryte lasami, a dodatkowo 18% to obszary leśne, obszarów prawne, czyli 70% naszego kraju jest pokryte zalesione. 74% So we have, I say, 32.98 million hectares of land in Malaysia. All of which. Jeszcze raz 33 miliony hektarów, z czego 74% jest obszaru zalesionego i 26% tego jest przeznaczone do obszaru zalesionego na inne wykorzystanie, dystrybucja drewna. To jest 73% do obszarów zalesionych, 55% do obszarów zalesionych naturalnie, natomiast 34% jest obszarów wykorzystywanych do innego rodzaju upraw, również lasy. Out of the natural forest area, what we call permanent reserve forest account for 14.5 million hectares. Z tych obszarów zalesionych, o których mówiłem, 80% prawie to są tak zwane rezerwy leśne, z których właśnie pochodzi główna część drewna, które produkujemy. To jest liczba niecałe 12 milionów hektarów naprawdę. Pozostały obszar to są tereny przeznaczone na parki narodowe, również tereny chronione. Just to tell you how we manage our forest. Malaysia manages our forest on what we call a selective logging basis. So before a forest area is logged, they will do an annual school. We decide how much can be logged per year. And then next step,
They will do a pre-felling inventory of all the trees in the area. Teraz opowiada się o takim zrównoważonym zarządzaniu zasobami leśnymi w Malezji. Po pierwsze, przeprowadzone jest takie wstępne badanie, ile drzew może być przeznaczonych do ścięcia i produkcji drewna. Następnie przeprowadzona jest inwentaryzacja, następnie drzewa są wycinane. Po miesiącu również kolejna inwentaryzacja, następnie dany obszar zostaje zostawiony do regeneracji na 20 do 40 lat, tak aby można było tam wrócić po tym lecie. I w ten sposób działamy w Malezji już od kilkudziesięciu lat. Chcieliśmy zapytać, jak przedstawia się Malezja, jeśli chodzi o inne kraje, jeśli chodzi o zalesienia. Pierwsze jest Brazylia, 62% powierzchni zalesionej, następnie Malezja właśnie druga, 55 i 60%. To jest, to znaczy, że Malezja jest dosyć zielonym krajem, jak podamy na przykład z Wielką Brytanią, to jest ponad 12%. I naszym takim celem jest, jeżeli nie są zalesieni, jest to utrzymanie tego 50% progu zalesienia w kraju. Certyfikacja produktów drzewnych jest teraz takim gorącym tematem w Europie, a Malezja spełnia wszystkie wymagania w tym zakresie. W Malezji w 1990 roku stworzono taką specjalną radę do spraw certyfikacji produktów drzewnych, której celem właśnie jest zarządzanie zasobami i spełnianie celów programu, który został stworzony. Program nazywa się Malezyjski Program Certyfikacji Drewna. W maju 2010 roku nasz program certyfikacji drewna został uznany za równoważny z programem BRFC. Mamy w tej chwili 9 jednostek zarządzających jednostek certyfikacyjnych w Malezji. Warto też powiedzieć, że na chwilę obecną ponad 4,5 miliona hektarów, czyli 30% terenów zalesionych w Malezji są terenami spełniającymi warunki PRC. Warto dodać, że Malezja jest krajem, który ma największą część lasów tropikalnych zarządzaną zgodnie z tym. 168 firm przemysłu drzewnego w Malezji już otrzymało ten certyfikat BRFC, z czego 65 może używać logo BRFC na swoich produktach. I certyfikowane drewno eksportujemy do 22 krajów, na chwilę obecną, w tym do Polski. W 2012 roku odbędą się targi drewne w Malezji, które mają na celu zbliżenie z nawiązaniem kontaktu między nabywcami oraz sprzedającymi w zakresie produktów drewnych. Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce już w 2010 roku. W tym roku będziemy mieli drugą taką uroczystość. Odbędzie się ona w dniu 4-6 października w Kuala Lumpur Convention Center. Tutaj mamy zdjęcia z tego poprzedniego, z rozpoczęcia tego poprzedniego show. Inicjacji rocznego. 13 uczestników ze poprzedniej edycji potwierdziło swoją obecność w momencie inicjacji inauguracji. W roku 2010 19 krajów uczestniczyło w naszym przedsięwzięciu, 108 osób, z czego 57 lokalnych, 31 z zagranicy i mieliśmy odwiedzających ponad 2000 odwiedzających, z czego 325 osób było z zagranicy. I nasze targi, nasze show zebrało bardzo pozytywne recenzje w prasie branżowej na całym świecie. Tutaj mamy na przykład brytyjskiej, brytyjskiego żurnala jednego. Spytaliśmy naszych wystawców, jak oni odbrali to przedsięwzięcie. 39% osób powiedziało, że na najwyższym poziomie 43% wystawców miłuje na poziomie dobrym, czyli recenzje są bardzo pozytywne.